Dzisiaj zaproponowałem Państwu temat Unia Europejska jako aktor geopolityczny. Oczywiście nie będzie to jakiś systematyczny wykład, bo to wymagałoby kilku godzin. Mój pokaz będzie miał raczej przynajmniej momentami charakter takiego pokazu migawkowego i postaram się nie mówić zbyt długo, żeby Państwu zostawić więcej czasu na dyskusję. W niektórych momentach, jeśli Państwo uznają, że trzeba mi przerwać, to bardzo proszę się nie krępować. Ja nie mam z tym problemu. W związku z tym uważam się za... Podejście będzie dwuwarstwowe. Rozpatrzę króciutko Unię Europejską jako aktora geopolitycznego. Następnie spróbuję króciutko dokonać oceny prakseologicznej. Prakseologicznej, bo też uważam się za prakseologa. Pochwalę się, jestem wiceprezesem Towarzystwa Naukowego Prakseologii już od dość wielu lat. Tu są informacje formalne, one nie są takie super ważne, bo Państwo je znają i postaram się takich informacji, które są powszechnie znane, za bardzo nie eksponować. No niemniej jednak od 1993 roku Unia Europejska jest uczestnikiem stosunków międzynarodowych, podmiotem, aktorem. Jeśli jest aktorem międzynarodowym, więc jest i aktorem geopolitycznym, bo wszystko, co się dzieje na scenie międzynarodowej, jest powiązane z geopolityką. Unia Europejska lubiła się określać jako coś innego niż dotychczas. Jako mocarstwo cywilne, niewojskowe, normatywne, potęga postindustrialna, soft power i tak dalej, żeby jak gdyby pokazać różnicę, że to jest zupełnie nowy twór, jakiego historia nie znała. Przy tym zawsze był z różnym natężeniem ten nurt dążenia do autonomii strategicznej, w domyśle do niezależności od USA. To dopiero się wyraźnie zaczęło zmieniać po agresji Rosji na Ukrainę. I teraz nie będę się silił na jakieś uczone wielkie definicje. Aktor geopolityczny to uczestnik stosunków międzynarodowych, który spełnia określone kryteria. W pewnym sensie aktorami geopolitycznymi są praktycznie wyłącznie państwa. Niemniej pod pewnymi warunkami można rozważać inne związki państw, tak jak NATO, Unia Europejska, czy nawet BRICS, gdzie tam oczywiście ogromne zróżnicowanie jest i brak możliwości ścisłej koordynacji. To zależy przede wszystkim od celu ustawienia metodologicznego, też od biedy. Każdy uczestnik, który ma jakiś wpływ na to, co dzieje się w otoczeniu, może być uznany za aktora geopolitycznego. I tutaj to, co się ukształtowało historycznie, to ocena aktora geopolitycznego obejmuje trzy takie wielkie agregaty. Ja to rozpiszę dalej na mniejsze cząstki. Niemniej z reguły, jak się Państwo opisuje w kategoriach politycznych, geopolitycznych, to mówi się o czynniku gospodarczym, militarnym i politycznym. I to, co do zasady, jest prawidłowe. Tutaj, od kiedy jest uczestnikiem stosunków międzynarodowych, jako organizacja międzynarodowa, od grudnia 2009, to nie jest w tej chwili bardzo ważne. I teraz proszę popatrzeć, jak według niektórych wypowiedzi była postrzegana Unia Europejska, a to często byli właśnie profesorowie, jak chociażby nasz profesor Roman Kuźniar, były doradca prezydenta Komorowskiego do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. I on stwierdził 22 lata temu, że Unia jest tworem unikalnym. A na czym ta unikalność polega? Ano z grubsza rzecz biorąc na tym, że znajduje się ona w drodze pomiędzy organizacją międzynarodową a klasycznym państwem. To akurat jest dość ważne stwierdzenie i akurat uważam, że jest celne, bo rzeczywiście
Jest organizacją międzynarodową, ale ma ambicje stać się no coś w rodzaju państwa, bo tam o tym mocarstwie ciągle się mówi, normatywnym, innym, ale jednak o tym się mówi. I znów tu Roman Kuźniar, kilka lat później, powiedział coś, co tu powinno wszystkich nas jakoś poruszyć. Wspólnota Europejska powstała w zamiarze eliminacji geopolityki w jej czystym wydaniu. No ten dodatek w jej czystym wydaniu to takie zabezpieczenie, ale istotne jest to, że Unia Europejska miała zaprzeczyć geopolityce, jak gdyby pokazać, że to jest możliwe powstanie zupełnie czegoś innego. Mało tego, sam Roman Kuźniar był przez wiele lat zdecydowanym krytykiem geopolityki i mówił, że nawet wskrzeszanie geopolityki to jak wskrzeszanie, Boże kochany, wypadło mi, jestem po małej chorobie, trochę jestem osłabiony, przepraszam za to. Także dzisiaj Roman Kuźniar zaczyna używać terminów geopolitycznych, aczkolwiek no, za geopolityka raczej się do dnia dzisiejszego nie uważa. I tu proponuję szczegółowe kryteria opisu aktora geopolitycznego. Ja nie będę tego dalej oczywiście robił, to są rzeczy stosunkowo proste. A więc mamy czynnik ekonomiczny, demograficzny, militarny, geograficzny, kulturowy, ideologiczny, polityczny. Polityczny i ideologiczny można połączyć. To ideologiczny, kulturowy można połączyć. To są sprawy szczegółowe. Ekonomiczny i demograficzny. Demografia jest nauką ekonomiczną, więc ekonomiczno-demograficzny też można połączyć. W sumie byśmy doszli do tego, co było wcześniej, przed chwilą, że te trzy zasadnicze kryteria gospodarcze, militarne i polityczne. Niemniej jednak w bliższej analizie warto właśnie w ten sposób podejść, bo na przykład państwo no, dość biedne na przykład, ale mające bardzo dużo ludności, jak Indie, Indonezja, Sudan, inne państwa, no z reguły jest tendencja do pomniejszania wpływu takich państw, bo analitycy najczęściej skupiają się na czynniku ekonomicznym, na PKB i tak dalej i nie doceniają liczby ludności według mnie. Także to są te kryteria, które myślę, że można w sposób dość przejrzysty opisać każdego aktora geopolitycznego. Teraz już spróbujemy bliżej to określić, kto tym aktorem geopolitycznym jest. No mówię, formalnie biorąc, każdego uczestnika, który funkcjonuje, działa w środowisku międzynarodowym, no jest aktorem geopolitycznym, bo działa w środowisku geopolitycznym. Faktycznie, no tak nie jest, dlatego że przede wszystkim praktycznie to są państwa. Dlaczego? Może od razu powiem, że te różne sojusze nie mają dostatecznej spójności działania i nie dysponują na przykład siłą militarną, dlatego no, geopolitycznie są tu no, nie są pełnymi aktorami. Ale to są też kwestie do dyskusji. Przy opisie można pewne sprawy uszczegółowić, założyć, nie ma problemu. Ale co do zasady, są to państwa. Państwa, które mają jakiś wyraźny wpływ. No, od biedy do aktorów geopolitycznych można zaliczyć też niektóre twory niepaństwowe, czy parapaństwowe, czy też quasi-państwowe, jak Palestyna, Hamas, no, chociażby Hamas ostatnio na Bliskim Wschodzie, Hezbollah, no, mniej słychać o Abchazji, czy Naddniestrzu, czy Osetii Południowej. Ale one nie mają jednak większego znaczenia w kształtowaniu ładu międzynarodowego. No ale większe, a mniejsze znaczenie to też rzecz do dyskusji. Niestety też jakieś założenia tutaj trzeba przyjąć. Co decyduje o wielkości wpływu danego aktora geopolitycznego? No oczywiście potęga, czyli moc, siła, power,
oraz szczególne usytuowanie międzynarodowe. Proszę zauważyć na przykład pozycję międzynarodową Izraela. Ona ma się w luźnym stopniu do faktycznej potęgi sił Izraela. Ogromnie pozycja Izraela wzmacnia specjalne poparcie ze strony USA. I to też jest ważne, bo mówię, można powiedzieć, że generalnie o pozycji międzynarodowej państwa decyduje potęga, ale plus minus, plus czynniki wzmacniające tę pozycję, no na przykład specjalne poparcie, położenie geograficzne, inne rzeczy, lub czynniki osłabiające, tak, niekorzystne położenie, skłócone społeczeństwo, złe rządy, etc., etc. Ale to są sprawy już takie bardziej szczegółowe. No, punkty zatytułowałem samopostrzeganie Unii, już o tym wspomniałem, był czas, zwłaszcza kilkanaście lat temu, że powstało bardzo dużo publikacji na temat właśnie tej odmienności Unii Europejskiej od innych tworów wcześniejszych, jako mocarstwo niewojskowe, normatywne, cywilne, soft power i tak dalej, wspólnota nowego typu. To już wiemy. I teraz skąd to się brało? Otóż w teorii stosunków międzynarodowych są dwa, no nawet trzy, można powiedzieć, główne nurty w podejściu do badania stosunków, można powiedzieć, trzy paradygmaty. To jest podejście liberalne, wiara w wartości, prawo, instytucje. No właśnie Unia Europejska odwołuje się do tego podejścia liberalnego. Drugie podejście, tak zwane realistyczne, to współczesnym przedstawicielem jest na przykład amerykański profesor John Mearsheimer, który między innymi jest autorem książeczki Tragis Polityki Mocarstw. Otóż to podejście liberalne krytykuje podejście realistyczne i odwrotnie, bo podejście realistyczne oparte jest na przekonaniu, że w stosunkach międzynarodowych decydują interesy i siła państw. To jest decydujące. Nie prawo, nie wartości jakieś tam, bo decydują interesy. Nawet jeżeli są okresy, gdzie rzeczywiście prawo ma duże znaczenie, to dlatego, że zostało utworzone przez silnych i w interesie silnych jest, by trwało. W momencie, kiedy tego brakuje, to podejście zaczyna zawodzić. Widzimy chociażby to w czasie wojny Rosja-Ukraina. Co jeszcze? Zobaczmy, ile optymizmu było kilkanaście lat temu. Unia Europejska przegapiła ważną okazję związania procesu rozszerzenia ze śmiałą wewnętrzną reformą, która przekształciłaby Unię w supermocarstwo i żpechę, wleczamy się do Europy i tak dalej, czyli tuż przed wielkim rozszerzeniem, tak, która przekształciłaby Unię w supermocarstwo. Mamy naszego Aleksandra Hala, polityka. W naszym interesie jest, by Unia Europejska przeobrażała się w światową potęgę, nie tylko ekonomiczną, ale i militarną. Dzisiaj patrzymy na to inaczej. Realiści od początku to krytykowali, ale liberałowie nie dawali się przekonać. I nawet Hal, uważający się raczej za konserwatystę, no tutaj trochę się tak nie popisał. Inna, mamy znów Romana Kuźniara. Europa jest skazana na mocarstwowość. To jest ona warunkiem przetrwania Europy jako cywilizacji. W ostatnim okresie pojawiło się kilka ważnych powodów i przesłanek budowy Europy jako przynajmniej mocarstwa, jeśli nie super siły. 2004 rok, a więc parę miesięcy przed rozszerzeniem, kiedy już decyzja była znana. No, zdarzyło się też nawet profesorowi Adamowi Rotfeldowi, który tu napisał, że ten nowy, jak dziś wiemy, że ten nowy świat to pięć wyłaniających się nowych mocarstw. Chiny, Rosja, Indie, Brazylia i nowa światowa potęga, jaką jest już Unia Europejska. Prawdopodobnie my, nie wszyscy tu, którzy dzisiaj to słuchamy i oglądamy,
miało taką świadomość, że mamy już taką światową potęgę, jaką jest Unia Europejska. Tu tylko migawki, tu są ceny bieżące, więc to mniej ważne. Otóż popatrzmy właśnie, jak to mocarstwo niewojskowe Unia Europejska postępowała. No rzeczywiście, jeśli chodzi o udział wydatków wojskowych w produkcie krajowym brutto jako procent, no widzimy, że jest ogromny spadek, czyli jest proces demilitaryzacji i tutaj aż poniżej 1,5%, 1,4% gdzieś może w największym tutaj dołku było, mówiąc brzydko, czyli jest widoczny proces demilitaryzacji. Jeśli chodzi o personel wojskowy, czyli stan sił zbrojnych, również widzimy demilitaryzację bardzo daleko posuniętą. No, siłą rzeczy import uzbrojenia też znacznie spadł, no bo małe siły zbrojne, nie ma kogo wyposażać, ale następne jest trochę ciekawostką, bo proszę zauważyć, że eksport broni jednak generalnie rósł cały czas. Czyli no, te moce wytwórcze przemysłu zbrojeniowego były utrzymywane dzięki eksportowi. To taka wstawka pokazująca skalę demilitaryzacji Unii Europejskiej. I teraz powstaje pytanie, czy Unia Europejska powinna się stać aktorem geopolitycznym? Otóż tu jest przeskok kilku lat, no musiałem to zrobić. Otóż ten największy optymizm to był początek właśnie lat 2000 i do tam któregoś 12 roku, może 13 jeszcze. Potem tak trochę ta dyskusja ucichła, a teraz znów wraca trochę w innej odsłonie. Ursula von der Leyen, przemówienie 19 roku, która była kandydatem elektem, wygłosiła w Parlamencie Europejskim przemówienie, w którym użyła terminu Geopolitical Commission, komisja geopolityczna. Dokładnie nie wiem, co pani Urszula miała na myśli. Niemniej, tym bardziej w ustach Niemki, gdzie do niedawna Niemcy unikali jak ognia słowa geopolityka w ogóle, no, przez zaszłości historyczne. Natomiast tu, czyżby to był przejaw jakiejś myśli realistycznej? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, nie tak dawno, w 2022 roku, kanclerz RFN Olaf Scholz stwierdził, że atak Putina na Ukrainę stworzył nową rzeczywistość i że Unia Europejska musi stać się aktorem geopolitycznym. Raczej nie przybliżył tego dokładnie, na czym by to miało polegać, no ale w domyśle chodzi o większą samodzielność działania. No, kolejny prezydent wielkiego kraju Unii Europejskiej, Emmanuel Macron, parę miesięcy temu powiedział, czasem Europa zaopatrywała się w energię i nawozy z Rosji, wytwarzała produkty w Chinach i oddawała swoje bezpieczeństwo w ręce USA. Wreszcie dobiegł końca. Powtórzył też apel o większą suwerenność Europy. Proszę zauważyć, to jest moje wystąpienie zbyt krótkie, ale przez cały okres tej Unii, EWG jeszcze wcześniej, przejawia się ten wątek, którym by nazwał taki trochę antyamerykański. Bo i Niemcy, i Francuzi no, mają kompleks na punkcie USA i dlatego ta suwerenność Europy to jest w domyśle w dużej mierze niezależność od USA. No i Macron apelował, Europa musi pokazać, że nigdy nie będzie wasalem USA. Odważne słowa w czasie, gdy jest wojna na granicy Unii Europejskiej. Jeśli byłyby jakieś gorące pytania, ważne, to bardzo proszę w tej chwili, bo przechodzę do oceny prakseologicznej. Nie widzę.
Otóż jądrem oceny praksologicznej dowolnego tworu jest kryterium sprawności. Jak pisał, co bardzo mi się podoba, Tadeusz Kotarbiński, praksologia jest nauką o sprawnym działaniu. Inny praksolog, bardziej ekonomista, austriacki, myśliciel o wielkiej klasy, Ludwig von Mises, nazywał praksologię nauką o ludzkim działaniu, nie podkreślając tej sprawności. To konieczne nie jest, bo ludzkie działanie, jak gdyby w domyśle, ono, ludzie starają się działać sprawnie, ale lepiej jest podkreślać, że jest to nauka o sprawnym działaniu. A najkrócej mówiąc, sprawność to jest skuteczność i ekonomiczność. Często niektórzy skracają, że sprawne działanie to skuteczne. Tak, ale to jest za mało, dlatego że dany skutek można osiągnąć różnym nakładem sił i środków. Chodzi o to, żeby zużyć tyle, ile potrzeba, żeby nie było zbędnych wydatków, zbędnego zaangażowania środków i tak dalej. Dlatego ta ekonomiczność, czyli wykorzystać tyle, ile trzeba dla osiągnięcia tego skutku czy tego celu. Dlatego to trzeba podkreślać skuteczność i ekonomiczność. Tego dokładnie też tutaj oczywiście nie zrobię. Chodzi mi tylko o pokazanie idei prakseologii. No i żeby ocenić w kategoriach sprawności Unii Europejskiej, trzeba uwzględnić przynajmniej wielkość potęgi, to jest wielkość kluczowa, wyjściowa wręcz. Czy jest o czym mówić? Czyli wielkość potęgi jako udziału w świecie. Spójność działania, kierunek, cele działania, realistyczny, idealistyczny, tak tu hasłowo napisałem, bo na przykład część z Państwa zapewne dobrze pamięta strategię lizbońską z 2000 roku. To była strategia, która zakładała, że w ciągu 10 lat Unia Europejska będzie najbardziej rozwiniętą gospodarką świata z wysokim poziomem życia i tak dalej i prześcignie Stany Zjednoczone. To mi przypomniało uchwałę 20. zjazdu KPZR z 70. roku, gdzie też dokładnie 10 lat był termin, dano sobie 10 lat na prześcignięcie Stanów Zjednoczonych i zakończono, że w zasadzie będzie zbudowany komunizm. No i opinia publiczna, poparcie społeczne też powinno się w tym jakoś uwzględnić. Otóż do obliczania potęgi proponuję model własny, część z Państwa go zna, część z Państwa może nie. On tylko wygląda groźnie, ale jest bardzo przyjazny, bardzo, bardzo prosty. Jeśli będzie trzeba, mogę go w odpowiednim momencie wyjaśnić szerzej. Powiem tylko, że mierzy on 3 rodzaje potęgi. Potęgę gospodarczą, potęgę wojskową i potęgę geopolityczną, która jest wypadkową potęgi gospodarczej i potęgi wojskowej, przy czym potęga wojskowa ma 2 razy większą wagę niż potęga gospodarcza. Oczywiście też jest oczywiście do dyskusji, niemniej jednak on ma już trochę lat i był krytykowany w różny sposób, z różnych stron, ale nie była to krytyka, to taka bardzo, bardzo jakaś nieprzyjazna temu modelowi. Więc potęga gospodarcza to przypomina, proszę przypomnieć sobie o tych 3 syntetycznych wskaźnikach oceny państwa, ten czynnik gospodarczy, wojskowy i polityczny, geopolityczny, polityczny. To jest prawie to samo, bo istota jest ta sama. Tak? Tylko może jeszcze inaczej powiem, bo później nie będzie może okazji, a warto tu może wspomnieć, że państwa generalnie rywalizują o potęgę. No przecież czy nawet na naszym gruncie ciągle mówi się o rozwoju, o zwiększeniu tempa rozwoju, etc., ścigać się z kimś, z tamtymi. Taki jest wyścig, bo to jest taka natura stosunków międzyludzkich. Tak jest i w mniejszych społecznościach i tak jest w społecznościach międzynarodowych. To jest pewien przymus zewnętrzny.
Ale co jest niezwykle istotne, to jest to, że zmagania o potęgę, o ten power, są grą o sumie zerowej. Co niektórzy moi koledzy do dziś tam nie chcą, jakoś nie mogą uwierzyć, bo to nie zgadza się z liberalizmem. Otóż jest to gra o sumie zerowej, co oznacza, że zysk jednej strony oznacza stratę drugiej strony, bo suma cały czas jest stała. Tu w tym wypadku na przykład potęga świata jest równa 100%, państwa zmagają się o udział w tym 100% torcie. I jeżeli ktoś zje dwa kawałki, no to ktoś będzie stratny ten jeden kawałek. Więc jest to gra o sumie zerowej, czego mówię jeszcze część moich kolegów i koleżanek nie dopuszcza do myśli. To jest bardzo ważne, bo gra o sumie zerowej ma specyficzne konsekwencje, jeśli chodzi o postępowanie. Tak? Niedotrzymywanie umów, obłuda, etc. A wszystko co najgorsze. Właśnie, ale to jest następstwo gry o sumie zerowej. I tu popatrzmy, potęga gospodarcza Unii na tle USA i Chin, lata 21-22, więc stosunkowo świeże, proszę zobaczyć, to najważniejsza jest potęga gospodarcza dla nas. Unia Europejska, no, około 11,5%, USA 15% z groszem, Chiny prawie 17%, czyli pod względem gospodarczym Chiny są tutaj najpotężniejsze. Ale pod względem potęgi wojskowej to jednak USA ciągle są nie do pobicia i Chiny ciągle są słabo zmilitaryzowane, więc ta potęga jest stosunkowo mała wojskowa, ale mają duży potencjał do zwiększania tej potęgi wojskowej. No i tu jeszcze militaryzacja jako stosunek potęgi wojskowej do gospodarczej. Stany Zjednoczone tutaj widać są mocno zmilitaryzowane w stosunku do Unii i Chin. I teraz może jeszcze rzecz ważniejsza. Popatrzmy na cały okres od 1992 roku. To jest potęga gospodarcza Unii Europejskiej liczona jako suma potęgi państw członków Unii Europejskiej. I co my tutaj widzimy? No widzimy wyraźnie dwa okresy. Tak? Pierwszy okres gdzieś do 2000, okres stabilizacji, potem przyrost, szczyt możliwości w czasie tego po tym wielkim rozszerzeniu. Parę lat w zasadzie można powiedzieć stabilność, ale już od 2008 roku potęga gospodarcza Unii Europejskiej wyraźnie spada. Wyraźnie spada. Natomiast jeśli chodzi o potęgę gospodarczą Chin i USA, to proszę zauważyć, że kilka lat temu te potęgi się zrównały. Chiny wyprzedziły około 2015 czy 2016 roku Stany Zjednoczone, ale ostatnio dwa lata z rzędu również osłabły i moim zdaniem będą słabnąć nadal. Tak to mniej więcej wygląda, czyli Unia Europejska no nie może sobie, mimo rozszerzeń, ona się osłabia, bo tu jest, wszystkie rozszerzenia są wzięte pod uwagę. I teraz te kryteria, o których wspomniałem, no spójność działania, niezwykle ważna rzecz. Spójność działania to jest długie zagadnienie, spójność działania. Jednym z elementów jest rozpatrzenie zgodności, sprzeczności interesów. Otóż każde państwo, wiadomo, ma swoje specyficzne interesy. Część z nich pokrywa się z interesem grupy jako całości, ale część nie. Jeżeli to jest państwo nieznaczne, no to wnosi nieznaczne zmiany, ale jeżeli już chociażby takie jak Polska, no to jednak już ma pewną wagę. One, te interesy pozostają w różnej relacji do swojej siły. I Unia Europejska formalnie jest wspólnotą równych państw. W praktyce jest inaczej. Zresztą no, byłoby dziwne, gdyby te państwa mogły być równe. To państwo nie muszą się tym nadmiernie przejmować, ale takim możliwym do wykorzystania wskaźnikiem spójności działania jest wskaźnik koncentracji. To zresztą z programu Correlates of War. To jest program, który opisywał wszelkie wojny po traktacie wiedeńskim.
Mierzenie potęgi to był uboczny program tych korelatów wojny i między innymi oni wprowadzili czynnik koncentracji. Otóż, proszę Państwa, jest oczywiste, że tam, gdzie jest duża koncentracja, czyli jest na przykład jedno decydujące państwo i trochę maluchów, no to wiadomo, że to wielkie państwo rządzi, bo jest duża koncentracja. Jeżeli wszystkie państwa byłyby równe, no to wtedy nie wiadomo, kto by rządził i wtedy chaos się pogłębia. Druga, wskaźnik spójności, też Państwo nie muszą się tym przejmować, te A, B, C to są wykładniki w moim modelu, to jest moja propozycja, jak obliczyć spójność tych państw, no nie tylko Unii Europejskiej, ale i innych podobnych tworów, przy założeniu, to jest przy założeniu, że państwa są równorzędne, natomiast to, gdy weźmiemy pod uwagę, że one są, że wpływ zależy od ich potęgi. Tutaj jest mała modyfikacja, jest tu ten właśnie wskaźnik koncentracji wprowadzony. To może w tej chwili jest mniej ważne. Popatrzmy teraz na wyniki. Otóż mamy u góry liczbę państw, 92 lata 2022, koncentracja. Proszę zauważyć, jest wyraźnie poniżej 0,3, co oznacza, że to jest mała koncentracja. Nie ma takiego wyraźnego hegemona, jakby choćby w NATO. To są Stany Zjednoczone, pod względem militarnym biją całą Unię Europejską. Natomiast tutaj jest i ten wskaźnik koncentracji jeszcze w dodatku maleje, no bo siłą rzeczy. Spójność przy państwach nierównorzędnych, notabene jest ona wyższa niż spójność, gdy są równorzędne, też jest stosunkowo w 92 0,828 dość dużo, ale w 2004 0,666 i dzisiaj jeszcze trochę niżej jest. Więc jest to, moim zdaniem, moja hipoteza jest taka, że to jest za mała ta spójność, aby ten organizm mógł działać dobrze. Wskaźnik ten ostatni jest generalnie dobry, nie ma się co teraz przejmować. No i podsumujmy tę tabelę, zresztą już tutaj w dużej mierze to powiedziałem. I teraz ta mająca spójność działania, no, moim zdaniem powoduje dążenia do centralizacji, likwidacja prawa weta i tak dalej, bo tym tak dużą organizacją złożoną z tak różnych członków po prostu nie daje się, nazwijmy to, demokratycznie zarządzać. Stąd te dążenia do centralizacji, ujednolicenia, no plus te ambicje wielkomocarstwowe powodują, że główni gracze próbują iść w tym kierunku. Ja tutaj przytoczyłem trochę złośliwie myśl Clausewitza, że państwo federacyjne stanowi w czasie wojny bardzo spróchniały trzon. Nie ma tam jedności, energii, rozsądnego wyboru wodzów, autorytetu i odpowiedzialności. I na koniec wspomnę parę słów o świeżutkim raporcie Mario Draghiego, były premier Włoch, były szef Europejskiego Banku Centralnego. On i jego zespół opublikowali niedawno, bo we wrześniu, raport The Future of European Competitiveness. Raport ten powstał na zamówienie Komisji Europejskiej. Chcę powiedzieć, że po uchwaleniu strategii lizbońskiej w 2000 roku takie raporty, no nie takie, no powiedzmy podobne, które pokazywały postępy Unii Europejskiej, głównie wobec USA, no i niektórych innych państw świata, ale głównie wobec USA, ale kiedy zaczęło być widoczne, że te drogi się raczej rozchodzą, a nie schodzą, no to te raporty zmieniły swój charakter. I co ten Mario Draghi tam w tym raporcie pisze? No, przestrzega przed agonią unijnej gospodarki. Mówi, że żeby
Odzyskać konkurencyjność potrzeba 800 miliardów euro rocznie. Proponuję zaciągnąć wspólnotowy dług. Notabene, wspólnotowy dług to jest taki element integracyjny, bo skoro zaciągamy jako wspólnota, no to wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Otóż to Unia Europejska od początku i coraz bardziej no, upodobała sobie regulowanie wszystkiego, co możliwe. Tych regulacji to już są tony. I Mario Draghi jakoś za bardzo tego nie dostrzega. Dlatego Marek Cichocki w felietonie, to nie w jakimś wielkim opracowaniu, w felietonie napisał celnie moim zdaniem. Technokratyczne Królestwo Maria Dragiego. Raport Maria Dragiego jest hymnem pochwalnym technokratycznego myślenia o Europie. Właśnie to technokratyczne myślenie, mimo pozorów walki o gospodarkę rynkową, wolność gospodarczą i tak dalej, w praktyce jest to trochę inaczej. Jest bardzo dużo planowania, regulacji i od wielu lat przywódcy Unii Europejskiej widzą to. Ale, że tak, że trzeba ograniczyć regulacje, ale zamiast ograniczenia tych regulacji przybywa. No i krótkie podsumowanie, tu trudno coś już szczególnego dodać. Podkreślę tylko, że oczywiście można Unię Europejską uznać za aktora geopolitycznego, bo niewątpliwie nim jest. Tylko jest takim trochę upośledzonym, przez co? Przez niedostatek czynnika militarnego, niektórzy zaczynają już wierzyć, że bez tego nie da rady. I państwa Unii, już większość państw Unii no, ma przekraczać te 2% PKB. Więc niedostatek tego czynnika militarnego powoduje, że te możliwości oddziaływania Unii na otoczenie są małe stosunkowo. Od dawna się mówiło i nadal się też tak mówi, że Unia Europejska jest gospodarczym olbrzymem, ale politycznym, czy polityczno-militarnym, czy geopolitycznym karłem. Tym gospodarczym olbrzymem, to jak pokazałem, pod podstawą potęgi gospodarczej jest PKB, więc i tutaj ten gospodarczy olbrzym zaczyna się kurczyć. I wbrew liberalnej narracji, moim zdaniem, bez czynnika militarnego nie można być pełnoprawnym aktorem geopolitycznym. Dziękuję Państwu za uwagę. Nawet niecałe 45 minut, bez 3 minut.